Cześć wszystkim, z tej strony Poziomka, a to kolejny odcinek z gry Strój Szybki Lopez. Niech oni pobiegną, wywalą się. Ej, dobra, ale ja widzę, że tutaj jest jedno okrążenie, więc go! Nie ma to tamto, nie podoba mi się to. Będzie naprawdę ciekawie. O ty dziadzie! Będzie ciekawie, widzę, że jeszcze jaja muszę zdobywać. Znaczy to tak jak zawsze, nie? No ale... Jak mnie wyprzedzili, to jak ja mam... Oj. Dobra, teraz dżiny z tonikiem, czy bez? Uderzają mnie, mam tylko jedno jajo, a ja nie wiem, ile w ogóle ma trwać to okrążenie. Ale bardzo lubiłam ten poziom, o ile dobrze pamiętam. Tak naprawdę, naprawdę, on był fajny. Fajen był, fajen. No bez jaj! W ogóle te późniejsze poziomy były zawsze ciekawsze, uważam, bo wiem, że była też jakaś kopalnia, jakiś Texas, chyba Texas był moim ulubionym. Ej, ale czemu nie ma tego strusia kowboja? Ja chcę strusia kowboja! Ej! Gdzie mój struś kowboj? To by była fajna postać, pewnie bardzo bym go lubiła. Świetny speed. Fajnie, że to okrążenie 1 z 1. Nie wiem, jak długi jest ten level w ogóle. I się tylko potykam i ucho mnie swędzi. Wszystko jest źle, wszystko jest okropnie, kurde. Nawet tego nie wzięłam, bo się drapałam zbyt po uchu. A czemu to mi bierze mniej życia niż... Znaczy to dobrze, ale mniej niż na wyspie. Totalnej porażki. Dobra, dawać mi te jaja. Nie tędy, sam jesteś nie tędy. Gro, jesteś już prawie 20-latką, więc wiesz. Nie wymagaj ode mnie, od siebie. Bo nie zawsze mi działa spacja nawet. Więc to już nie mój problem. No bez jaj. Kocham to stwierdzenie w tej grze, bez jaj, bo wiecie. Haha, jaja, strusie. Do you know what I mean? Ale chyba coś jest nie tak z moją klawiaturą albo z tą grą. Bo coś śmiesznie spacja mi nie chce działać. Dobra. Nawet jak teraz się nie uda, to przynajmniej mam jakikolwiek już metodę, że jednak muszę biec, bo tak to banda strusi mi bierze wszystkie jaja. I jak ja mam je zdobyć, ktoś mi powie. Super. Mam mało życia. A potrzeba mi tylko troszkę jaj. Tylko tak ociupinkę. I życie też się przyda. Mówię i mam. Okej. Trzeba być, że tak powiem, chyba bardziej ostrożnym. O co chodzi? Co się dzieje? Czemu nie mam jaj? I co? I na czym to polega teraz? Bo nie wiem. O, jest jakieś jajo. A może to jest takie, musisz biec cały czas w kółko? Nie, no nie mogę być cały czas w kółko, bo nie zrobiłam okrążenia, bo nie mamy ty dalej, ale ja znam tę drogę. To o co tu chodzi? Nie rozumiem tych zasad. Coś tu śmierdzi. Gra chyba sama nie wie, co się dzieje. Jeszcze 15 jaj. Ja sobie wezmę to. Będę się śmiać, jak zabraknie mi kurczaki jednego. Życia też nie wzięłam. Oj, nie podoba mi się to. Nie planowałam tego speeda. Dobra, oni mnie nie dogonią, nikt tutaj nie biegnie. Sobie wezmę to jajo. Tyle dobrego, że mogę takie rzeczy odwalać. Dobra, ale to już będę mieć wszystko. Git. I teraz nagle pojawi się meta, czy jak to działa? Czy mogłam tak sobie biec, nie musiałam się nawet wracać? Chyba muszę bardziej zaufać w tej grze, że ona wie, co robi. Teraz nie mogę tylko zginąć. Okej! Finish! Nie rozumiem. A kwasek przedostatni. O, kanion. Super był. Jeszcze była kopalnia, potem tam widziałam, że będzie kopalnia. Herbaty bym się napiła, ale kurde, nie teraz. Muszę biec. Okej. Dawaj. 140 jaj. Idziemy w tę stronę. Tu robaczek szedł. Dobra, pamiętam pana robaczka. Pięknie. O nie! Beczkarze! Jak ja ich nienawidzę. O nie! Tu będzie ta śmieszna animacja, że niby struś spada. Ja tego tak nie lubiłam. Wiedziałam, że się teraz potknę. Wiedziałam. Dobra. I po kolei. To jest ten. Znowu zagroda. Tylko tym razem byki mnie mogą atakować. Okej. Okay. Te typki
w tych beczkach. Wyglądają mi trochę jak Bobek z Muminków. No, ta animacja, że strusiek spada. Nie sądziłam, że spadnę. To nie był mój plan. To też nie był mój plan. Wow. Czy to te głowy prezydentów? Tylko to strusie? Wow. Wow. A co tu jest napisane? Okej. Okay. Jakiś bandzior poszukiwany. To pewnie ja. O nie. Panie szaryfie. Panie szaryfie. Panie szaryfie. Dać mi spokój, proszę. Ja jestem porządnym obywatelem. Dziękuję. Dobra, czyli tak to wygląda. Może być. Wow, czy to te barany, które stoją na tych głazach, zrzucają te kamienie pod moje nogi, żeby coś mi się stało? I chyba tak. Jakie sabotażyści? Jacy sabotażyści? Nie, no bez jaj! O co chodzi? Dlaczego? Nienawidziłam tego. Nie wiem, 6-7-letnia poziomka miała takiego triggera, jak w to grała. A tamta jak dowaliła, kurde. Okej, jeszcze 50 jaj. Niecałe nawet bym powiedziała. Jeszcze się zrespawniły przed moimi oczyma. Pięknie, pięknie. O nie, przestraszyłam się go. O nie. Jacie, jakie nitro. Wiedziałam, że spadnę, wiedziałam. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Idziemy z tego piekielnego miasta. Zanim będzie tu jakaś noc oczyszczenia lub coś. Wolę nie. Podziękuję za noc oczyszczenia, podziękuję. Dobra, ten mostek był jeszcze nawet przyjemny. Może być. Jestem w szoku, że jeszcze nie dobiłam. No, w końcu się obrócił tą szyją. To jest typowo na strusie. Sabotaż? Sabotaż to twoja broń. Okej, okay, ostatnie kółko. O matko, moi drodzy. W poprzednim odcinku mówiłam wam na temat zimy na moich ustach i widzę, jak jeszcze mam ograniczone ruszanie trochę wargami. Ale idzie mi jakoś lepiej. Mam nadzieję, że w montażu nie będę jakoś słyszała większych problemów. Zobaczymy, jak to będzie. No nie! Nic nie widzę. Nic nie widzę. Nic nie widzę. O kurde, udało się. Pierwszy raz. Nie! Prawie. O, mamy te. One chyba mogą mnie zaatakować? Nie? Nie chcę mi się odwracać, ale one chyba mogły mnie gonić, o ile się nie mylę. Była taka akcja. Działy się takie akcje. Oj, działy się. Zostaw mnie. To mam. Biedne strusie spadają. Prędzej strusie zaczną latać. Okej, to jest ten przyjemny mostek. No pewnie, że tak. Prawa strona była lepsza. Jakoś tak bezpieczniej. Nie było tak wąsko, tłoczno. Dało się przebiec. Było okej. Okej. Nie, nie, byłam ciekawa, czy ten struś może kucać, ale nie może. On tylko wyhamowuje. Ale mają buty te miśki. Dobra, teraz mogę się łyknąć herbaty. Górska aleja? Tego nie pamiętam. Ale muza. Kocham ten moment. Jak patrzę po prostu, jak wszyscy dobijają do siebie, zaczynają z nadziejami i z tym, że się uda. O matko, czy to ten kaktus, co tańczył do Cypisa? To on. Ała. Ej, nie chcę nic mówić, ale jak na razie to ten... O matko, ile tutaj jest bodźców, które mnie rozpraszają.
Ale ten poziom wyspiarski, gdzie rzucali te skrzynie, żeby mi zrobić krzywdę, nie? Co traciłam bardzo dużo życia w poprzednim odcinku, był najtrudniejszy na razie. O matko, to jest to... Ej, tu nie wiem, czy przez cały czas nie spada to z góry. Oj... Ta... Ej, masakra. To jest takie, wiecie, miejcie się na baczności, ale widzę, że jest mniej do zdobycia tych jaj, przynajmniej tyle. Bo się bardziej skupiam na tym, żeby się nie potknąć. Bo tak to muszę przyznać, że byłoby to ciężkie. W sensie widzę, że na razie nawet mi idzie, ale to jest dopiero początek. Także we'll see. Okej. Okay. Panie Lisku, jak się pan bawi? Wow, ale wzięłam zakręt. Nieźle. Nie chcę nawet sprawdzać, ile to kowadło bierze mi życia. Wolę nie wiedzieć. Niewiedza czasem jest najlepsza. Teraz przynajmniej mam apteczkę, to mi nic nie grozi. Żadne kuku na muniu. Ziazia. Jak zwał, tak zwał. Dobra. Ale muza. Idealna do ucieczki. Uaa, matko. A co, o mrówkę też się mogę potknąć? Wolę nie sprawdzać, tak szczerze. Ale zaciekawiło mnie to. Mogę, okej. Okay. To już wiem. Ale przeciągnęłam nutę, wow. Wow. Poziomka, kiedy piosenka? Nie mogę powiedzieć. To był żart. No patrzcie, tamte skrzynie brały mi o wiele więcej życia, te młoty to jest takie... Nawet daję radę. Ej, ja mogę tam wejść? Nie. Mogli zrobić taki ukryty tunel. Dokładnie kaktus, tylko jedno w głowie mam. Op, op. Wiedziałam, że się potknę. Ale dobra, dobra, dobra. Mamy to. Wow, co to było? Co to było? Panie i panowie. Publiczność wstrzymała oddech. Owca, baran, co to jest w ogóle? Przeszło mi drogę. Skunks też. A to skunksy. Nieładnie. A taka dziwna ta muza. Aż mi się przypomina Beyond Two Souls, co był ten... ta sekwencja? No, pewna część gry była na tym ranchu. Co były te duchy, co w tych podczas nocy pojawiało się, już nie pamiętam co. Ta gra ma już ponad 10 lat, łomatko, łomatko, ale to leci. Ale to leci. Wow, wow, wow. Jak można się potknąć o mrówkę? To jest przecież... To przeczy prawom fizyki. Fizyki. Mój błąd, przepraszam. Okej. Okay. Wow! No nie no. A z tą utratą perspektywy kojarzy mi się gra Jetstorm, gdzie był taki... taka opcja w sterowaniu, że właśnie poddawałeś się grawitacji i tak śmiesznie latałeś. Było super. Było genialne. Uwielbiałam to. Ła. Ej, dobra, muszę przyznać, że ten poziom jest bardzo nudny. Naprawdę. Ma w sobie coś takiego, że... nie do końca moje te... A ja go pamiętam, że ja go lubiłam. Chyba, że bardziej lubiłam kopalnię, bo kopalnia była możliwe, że ciutkę ciekawsza. No, zobaczymy. I tak zaraz kończymy. Ej, ale w sumie miałabym 140 jaj, jakbym się uparła, bo ja w pewnym momencie nawet przestałam zbierać. Taka ciekawostka. A tak to 140 jest bardzo wykonalną sprawą, tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawym utrudnieniem są te kowadła, ciężary, żelastwo i tak dalej, bo jest to takie... suspense! O, to jest na końcówkę. No i... O,
Widzicie, 140 jak ulał. Nawet więcej troszkę. 142. Dobra, zagrajmy jeszcze jeden poziom, co nam szkodzi. Mroczne groty. Okej. Okay. To jest jedno okrążenie. No to idealnie. Dlatego chyba to lubiłam. Go. Nie chcę mi się do nich dobijać. Wow, jeszcze ciemno jest. I strusie górnicy, my jesteśmy na Śląsku. O ty kurde. Jesteśmy na Śląsku. A nie, to są bobry. Krety, przepraszam. Bobry, kret, kretes. Aha! O matko, to ma sens. Jesteśmy w rodzimej jaskini kreta, kretesa. O matku. O rajuśku. Ła! Dobra, jajka wskażą nam drogę. A to nawet nie Wielkanoc. A, ale mnie sprankowali. Okej. Okay. Czy czerwona strzałka znaczy, że będzie trudniej, czy nie? Czy to tak nie działa? Bo nie wiem. Mają też młoty. Super. Wow. Ale fajnie, podoba mi się to. Ej, to są te. To jest to samo, co było w Reksiu i Skarbie Piratów. Już wiemy, kto dał te pułapki w tej jaskini, jak Reksio szedł. To wszystko Kretes. Kretes pociągał za wszystkie sznurki. Ale drań. Ej, ale to mnie trochę przeraziło teraz, naprawdę. Dobra, znowu na prawo. Aha, ten kret może mi jeszcze dowalić. Super. Sabotażyści. To na pewno rodzina Kretes. Pyk, pyk, pyk. Ej, słyszałam coś. Dziwne. Kocham ten dźwięk jak w sitcomie, że się ze mnie śmieją. Cool. Witamy w sitcomie. Jak się pani bawi? Świetnie, a dobrze, a co? Jakiś problem? Nie, okej. Okay. Ło, okej, okay, jest 60. Ale nie, jestem konfidentem. Ała. Okej, to teraz... Co? Co to było? Co się właśnie stało? Bo dostałam i mnie rozjechał? W sumie... To jest zgodne z prawami fizyki. Rozjechało cię, giniesz. Krótka piła. Myślałam, że się wykaraskam, a tutaj jednak nie. No zdarza się. Klikałam te spacje. Dobra, czyli tak, zbieramy HP. No wziął mi wszystko. Żonę wziąłeś sobie sam. To będę szła na lewo. Bo mogę. Teraz tu. Tu mnie nie było. Ładnie tu macie. Podoba mi się. Przemalowałabym ściany może, ale to nie problem. Ło, to teraz znowu tu. Ani jajka nie wzięłam, ani sprężyny. Przykre no, przykre. Co powiem. Ale nie ma co narzekać. Ło. Aha, tylko tu mogę, ja już mówię lewo, lewo, a nie, tam nie ma nawet drugiej strzałki. Dawaj, dawaj. Tak, tak, wiemy, zachadzka, zasadzka. Kretesa. We know. We both know what we know. Pięknie, pięknie. Wiedziałam, że się potknę. Ej, ale to pierwszy raz po tamtym poziomie z plaży z piratami, zwał tak zwał, że straciłam całkowicie życie i miałam planszę koniec gry, więc wiecie. No, kopalnia dała się we znaki. Muszę uważać na tych górników z diamentami. Oni biorą cię na hita, rozjadą cię i koniec. I koniec bajki. Po zabawie. Nie podoba mi się tu.
Jest coraz dziwniej i niebezpieczniej. Zostaw mnie z tą łopatą. Myślałam, że jakaś ciuchcia zaraz pojedzie i mnie rozjedzie, naprawdę. Jestem w tej grze gotowa na wszystko. I jeszcze najgorsze jest to, że ja co chwila muszę skakać. A mój nos mnie tak swędzi, że nie wytrzymie. Dawać mi metę, to chyba tak. O matko. Okej, ale na razie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście będę Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo. Także do usłyszenia. No i cześć!